Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Dzisiaj widzimy się po raz w sumie kolejny, tak znowu trochę przed rzęd wstęp w grze Ori and the Blind Forest. I powiem szczerze, nawet nie wiem, co dzisiaj się będzie działo, nie pamiętam niczego poza tym, że tak. Dużo mnie prawdopodobnie czeka rzeczy do zrobienia. I może bez zbędnego marudzenia zajmijmy się pomału trasą w dobre miejsce, czyli do mglistych drzew, czy mglistego lasu, czy coś tego typu. Przy okazji może jeszcze zwiedzając parę miejsc, zaglądając, wiecie, takie od czasu do czasu. Tyle. O, dobra. Dobra, teraz to przynajmniej można, wiecie, po ludzku tutaj wychodzić, a nie się jakoś męczyć. Nie wiadomo jak długo po to tylko, żeby... Powiedziałem, że nie trzeba się męczyć, po czym sam zlamiłem. Brawo. Dobra. Nie wierzę. Nie wierzę. Ale dobra, damy radę, jakoś musimy dać w sumie. Dobra. Umiejętność daszowania jednak bardzo przydatna. Chociaż nie ukrywam, bardziej od daszowania przydałoby się znaleźć sposób na wyłączenie tych promieni śmierci, czy co to jest. Dobra. Dobra, udało się. I w środku w sumie nic jest. Dobra, wyłączę się promieniu śmierci. Zresztą w sumie wyłączę, powinien powiedzieć i te. Dobra, tutaj coś jest. W sumie nie. Okej, dobra. Tak, dasz. I jesteśmy w tym miejscu, w którym nie pamiętam, czy już byłem. Osobiście mówiąc szczerze, oczywiście mówię o prawidłowym przejściu, nie jakimś takim na sile. Znaczy na siłę, nie na sile. Ale tak, jesteśmy znowu tu, w sumie pierwsza lokacja chyba. No proszę, jakaś scenka nawet tu jest. Nadal polując na światło, oślepiono przez nienawiść. Dobra. Zanim jednak, jak mówiłem, pójdziemy tam, gdzie trzeba, tak szczerze, prawdziwie i w ogóle, to chciałbym... O, a to ciekawe, to jest zamknięte. Dobra, tego bym, powiem szczerze, się nie spodziewał. Tak samo w sumie jak pajonków w tej lokacji, czy coś. Dobra, Ori, zajmij się tym pajonkiem. I... Nie, dobra, chyba nie. Chociaż widać tu jakieś mechanizmy, więc kto wie, może... A, w sumie to, co można tak uderzyć, to się podświetla delikatnie. Trochę dla mnie nie ma sensu, ale niech będzie. Okej. Okay. I podwodne przejście. Czy muszę tam iść? No, w sumie nie za bardzo, ale w sumie... Tak jeszcze powtarzając w sumie po raz kolejny, to... Ja raczej tam pójdę, bo czemu by nie? Jak mówiłem, znajdźki, co sprawy. Okej. Okay. Cześć, ryba. Pa ryba. Okej, okay, połowa powietrza. Ale powinienem zdążyć, więc nie ma co się przejmować, tak. Cześć, glut, paglut. O nie, promień śmierci. Szkoda tylko, że na innych tak się nie dało łatwo unicestwić promieni. Byłoby wtedy dużo przyjemniej ze zwiedzaniem tych wszystkich lokacji. Ale dobra. Nie ma chyba co narzekać, tak. Dobrze, że chociaż jakkolwiek się udało. O proszę. Kulka życia. Ja bym się spodziewał. I mamy skróta.
do jakiegoś ciekawego miejsca może. Niestety... chyba nie. Owszem, lokacja bodajże, w której się zaczynało wszystko. Ale nie nazwałbym tego ciekawym. Przynajmniej nie na obecny moment w życiu. Owszem, jestem znajdźka, jak już zapewne było widać na mapie, ale... teraz poza znajdźkami takimi generalnymi, co bardziej mi zależy na odnajdywaniu czegoś, co znacznie przyspieszy progresję. A znajdźka generalna raczej tego nie przyspieszy. Ja potrzebuję punktów umiejętności, wiecie. Nie expa. Exp to można zbierać po tym, jak już będę miał bonus, który powoduje, że więcej expa dostaję za każdego expa. Aj, dobra. Teraz tak, tu mamy parę przejść, których wcześniej nie mogę ruszyć. Ale teraz raczej nie będę miał żadnym problemem. Natomiast wyżej jeszcze jest cała sekcja, której nie widziałem. Więc może warto by sprawdzić to w jakiś sposób. Tak, definitywnie warto to sprawdzić. Dobra, to nie jest łatwe. Żeby to zrobić, chyba będę musiał zastosować... a, ktoś tylko rzucał to światło? Dobra, mniejsza z tym. Okej, tak. Dobra, Ori. Nie, nie rzucaj go na ślepo, proszę cię. Ori. Czemu to rzuca? Dobra, wymarnowałem wszystkiego, ile się da dosłownie. Ale jestem przynajmniej przy expach. Ściana, którą da się zniszczyć, ale się nie da jej zniszczyć, ciekawe. Dobra, dobra. Dzięki, pajak. I mamy sekreta jakiegoś. Kilka życia. Zdecydowanie się przyda. Tylko nadal nie odpowiadam to na pytanie, jak wyjść wyżej. Jeszcze prawie spadłem, no nieźle. A to pytanie w sumie odpowiedź znam tylko jedną. Tak, nie sądzę, żeby ona miała zadziałać tak jak trzeba. Tak. Musiałbym wcześniej się tego złapać. Teraz już nie mam tych całych expów, czy co to tam jest. Znaczy ty, jakich expów? Energii potrzebnej do rzucania tymi kulami, więc tak. Po prostu może zamiast tego lepiej skupić się teraz na... na czym tu miałem się skupić w sumie? No na przechodzeniu lokacji z powrotem. Tak, definitywnie tak będzie chyba lepiej dla wszystkich. Dobra, tylko... serio, to są te drzwi na cztery, których jeszcze nie otworzyłem? Dziwny. Wydawało mi się, że je otwierałem ostatnio. A, nawet czterech nie mam tym razem. No nieźle. Jeśli się nie mylę, gdzieś tu było miejsce, w którym można było uzyskać energię, bingo. Nie tylko to, nawet widzę coś jeszcze lepszego. Tak. Nie, no nie wierzę. Już tam widać, że trzeba tym zarzucić, tylko jak? Skoro tam nie chce dolecieć. Dobra, jest. O, a to ciekawe. Otworzyłem coś, do czego i tak nie mam dostępu. Na obecny moment. Dobra, a to w takim razie trzeba lecieć i szukać się tego. Znowu energii, która pomoże mi otworzyć to wszystko. No tak, tu już wchodziłem. Nie pamiętam, czy wtedy nawet potrafiłem się odbijać, czy się męczyłem z tym wszystkim, ale tak. Jeśli można odbijać, to jest easy. I okej, komórka życia jest tam. Dobra, wiem jak tam wejść, to nie będzie problem. Gorzej z tym, że nadal mi się energia nie odnowiła. Tutaj ja potrzebuję tej
energii. Niedobrze. Chociaż nie wiem, może jeszcze gdzieś jest trochę tego wszystkiego, co... Dobra, jest. Jest, jest energia. Jest energia. Dobra. Jeśli pajaka nie ma, to już mamy spokój, można wejść, odebrać nagrodę. W sumie mocno się spóźnił z tym. I co, tu mamy punkt umiejętności, no i nareszcie coś porządnego. Dobra. Wstawiamy to, żeby nie było, tak. Teraz więcej expów ze wszystkich źródeł expa. No i można się już bawić w zbieranie. Dobra. Co, nawet nie wiem, co mam więcej powiedzieć tym wszystkim, poza tym, że... Moim zdaniem sukces, to sporo nawet. Cześć, kurczak, pa kurczak. I kolejny punkt umiejętności. Dobra. Według tego wszystkiego to już nie ma raczej nic takiego. Chociaż... Będąc szczerym, staram się nie ufać takim poglądowym informacjom, że nie ma niczego. Tylko właśnie samemu sprawdzać zazwyczaj. I teraz tak, drzewko umiejętności tam w dół i będziemy mogli dojść w jakieś ciekawe miejsce? W sumie tak, z tego co widzę, jest tutaj sporo rzeczy, których jeszcze nie ruszyliśmy. Ale tak, cześć drzewo. W sumie już dawno cię widziałem chyba. Nawet nie pamiętam, co w tym miejscu było, tak mówiąc wam szczerze. Chociaż chyba to były wybuchy. Ale mniejsze o to. Skupmy się naprawdę na teraz. Teraz na zwiedzaniu i szybkim przechodzeniu tam, gdzie trzeba. A nie. O, dobra. I to chyba też była jedna z pierwszych lokacji, jak tak w sumie myślę. Tam wyżej teraz coś jest. Oficjalnie przydałaby się żaba, nieoficjalnie mamy inne opcje. No. I co my tu mamy? A w sumie też kulka umiejętności, dobra. Jest super. Ja bym mógł już sobie ulepszyć, co tam zechcę, tak szczerze mówiąc. Tylko bym mieć pomysł, co tak naprawdę chcę ulepszyć. Bo w sumie wszystkie drzewka wydają się być równo ciekawe, a zarazem nieszczególnie przydatne. Okej. O nie. Serio. Nie. Muszę to wszystko powtarzać. No to cóż, widzimy się za chwilę, jak już się tym zajmę. Dobra. Wiecie co, w sumie. Niby jesteśmy już w tym miejscu, w którym byliśmy i miałem iść dalej w ogóle. Ale nie ma sensu. Szczerze chyba teraz. A jak do tej wody w ogóle wejść? Da się w ten sposób? Dobra, da radę. Właśnie stwierdziłem, że jeszcze warto tutaj zajrzeć. W sumie czemu by nie, skoro jest takie miejsce. I jak najbardziej się opłaciło, nie widzę, że mamy trzecią komórkę szkilów. To jeszcze kolejny niebieski cosiek na energię. Więc jest dobrze, bardzo nawet. I coraz więcej procent zaliczone. I ja, w sumie jak już tu jesteśmy, to szkoda byłoby nie wykorzystać okazji, nie pójść do pozostałych. Nie jest dobra, miałbym iść z wątkiem głównym, a wyjdzie jak zwykle. Okej, w tym miejscu nie wiem, co trzeba oficjalnie zrobić, ale ja jak zwykle pójdę po swojemu. Aha, no tak, żaba. O, o proszę. Czyli jednak, żeby tu wejść, trzeba było mieć tego szkila. To tym razem przynajmniej wiadomo, przynajmniej cieszę się, że no, nie zepsułem. I tak, tu jest wszystko, to teraz jeszcze w tym miejscu. No, tutaj dosłownie się chyba gierka zaczynała, jeśli nie mylę. Tak. W sumie byliśmy tutaj niedawno nawet. W sumie powinienem pamiętać takie rzeczy. No tak, chyba odcinek czy dwa temu maksymalnie tędy przełaziłem. I dobra, kolejny, a nie, myślałem, że kolejny ability point. Czyli kolejna komórka umiejętności, ale na szczęście nie. Tym razem tylko expy. Dobra. Więc i biegnij on. Biegnij czym prędzej ze swoim da. Szem, ale proszę nie zabijaj się o podstawowe gluty.
I dobra, za daleko trochę. Żeby pójść w jakieś sensowne miejsce, to trzeba iść tędy. Dobra, bij, zabij, tak, tutaj. Okej. A tutaj to było to, tak. W ten sposób odnawiamy wszystko, mam 4 punkty, to od razu można wydać na coś fajnego. O, i coś tu mamy takiego sensownego. Mamy 4, więc mógłbym już się nauczyć dashować przy użyciu ataku. Ale czy ja wiem? No fajne są te rzeczy, ale wiecie co, no... To w sumie byłoby moim zdaniem najsensowniejsze. W ten sposób już zaraz będziemy widzieć nawet sekrety. I będę wiedział, czy gdzieś coś pominąłem w tych lokacjach, gdzie mam 98. Nie pominąłem niczego. Nie uznaję mi 100%, no po prostu piękne. Piękne po prostu, wiecie. Okej, dobra. Ale mniejsza z tym. Teraz do rzeczki. Bij, zabij, tak. I do wody, która jeszcze niedawno była zatruta, czy coś. A, tu jest blokada. Tylko jak się jej pozbyć? A, dobra. Już widzę. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra, gro, nie musisz pokazywać. Wiem. Wiem, gdzie ta blokada była. Spokojnie, gra. I dobra, jest w porządku, można płynąć. Tak. Fajny obrazek. I kolejny trochę expy. W sumie nie ukrywam, wolałbym te całe punkty umiejętności. Chociaż z drugiej strony cieszę, że są to tylko i aż expy. Wiecie, za dużo punktów umiejętności i nagle byłoby takie, że znowu bym narzekał, że ta gra nas za bardzo rozpieszcza z tymi umiejętnościami. Ale dobra. Jesteśmy tu, czy coś jest blisko jeszcze takiego fajnego do odblokowania? W sumie są te miejsca nadal, z którymi nie wiem, jak sobie do końca poradzić. Ale to może w swoim czasie. O, tu coś jest, okej. Ale dobra, naprawdę chyba starczy tego całego biegania w tej wewce. Powinienem skupić się chociaż trochę na przechodzeniu wątku głównego, więc tak. Powiedzmy, że wyjątkowo. Mam nadzieję, że to pójdzie w dobre miejsce. Właśnie wyjątkowo odpuszczę sobie mojemu instynktowi zbieracza. Tak, dobre miejsce. I pójdziemy tam, gdzie gra oczekuje, że pójdziemy. I bum, tak. Dziękuję bardzo. Super. Dolina wiatru. Tak, dobra. Podejrzewam, że będzie tutaj dużo rzeczy związanych z wiatrem czy coś. Okej, a teraz chodź, kurczak. Będziesz mi tu potrzebny. Nawet bardziej niż byś pewnie tego chciał. Ale tak, jesteś mi potrzebny i to... A! Dobra. Pewnie coś przekombi... No. Wałem. Ale już bez znaczenia. By nawet jeśli przekombinowałem, to przynajmniej udało mi się cokolwiek tutaj osiągnąć dobrze. W zamyśle, żeby nie było, bo... Oficjalnie to nadal nie wiem, czy dobrze to robię, czy nie. Okej, dobra, super. Zaraz kolejny punkt umiejętności, niestety potrzebuję 3, żeby widzieć przez ściany te wszystkie sekretne przejścia. Dobra, cześć przeciwnik, pa przeciwnik. W sumie nie wiem nawet, co mam więcej powiedzieć o tym wszystkim. Ale wydaje mi się, że jakbym pominął... Tak pominął, pomijał sporą część lokacji. Nawet jeśli nie, to i tak... Takie trochę dziwne, że od razu górą, bez problemu i... Tyle. Dobra, na szczęście okazuje się, że nic nie pominąłem. Tak. To teraz tylko Ori, grzecznie proszę... Aktywuj przełącznik, a nie skaczesz obok niego. Dobra, jest przejście, super, super, ale... Oczywiście mnie przejście mniej interesuje niż dolne przejście. Bo skoro już jesteśmy w nowej lokacji, to równie dobrze można by ją pozwiedzać dokładnie. Dobra, dobra, tak, cześć soweł, ta soweł. Ciekawe, jest to sporo naprawdę przejść, których nie mogę otworzyć.
Nieznanych mi powodów oczywiście. To się powinni wcześniej czy później pewnie tak się otworzą przede mną. Jak będę chciał stuprocentować całą gierkę. Ale no, trochę smutek. Z tym, że muszę iść tak jak twórcy przewidzieli. Nie mogę znowu zrobić sobie przerwę od wątku głównego, co z tego, że dopiero zacząłem go kontynuować. Zacząłem mniejsza poprawność teraz językową. Oj, dobra. Oczywiście, jeśli widzę jakąś odnogę, która wydaje się nie być główną, to idziemy. Tak, tak, hyc, hyc, tak. I to było piękne. To było piękne po prostu. Nie ma tak przeciwnicy tak głupi, że wpadają w kolce w lokacji, do której w sumie należą. Ała. W sumie zrobiłem to samo. Jestem tak samo głupi jak ci przeciwnicy. Chociaż dobra, może nie aż tak głupi, bo w sumie warto by pamiętać, czy uznać, że jednak Ori jest w domyśle po raz pierwszy. Ale to nie jest powód, żebym tak głupio ginął, no proszę. Nie, ja naprawdę nie jestem w formie. Chociaż nawet jeśli nie jestem w formie, tak lepiej to wszystko wychodzi niż ostatnio. Dobra, mniejsza. Dobra, teraz tutaj, szybko pod wodę, na spokojnie. Bić, zabić piranie. Ciebie też bić, zabić. Zapis, żeby nie musieć powtarzać znowu tego wszystkiego. Okej. No i hycej Ori, tak, super. Hyc, hyc, tak. Tu też, tak, super, super. Tak. Udało się tu, to teraz ponownie. Zapis, żeby potem nie było niejasności. Okej. I co, teraz co? Szczerze mówiąc, nie wiem co zrobić w takim miejscu. Jeszcze. Oczywiście wcześniej czy później się pewnie na umiem, ale no. O, okej. Nie wiem co ja bym tutaj narobił, ale cokolwiek to było, to raczej to do mądrych nie należało. Chyba, że to jest coś tego typu, że trzeba... Nie, no jeśli trzeba pocisku wroga, to raczej nie ma szans, żeby tu jakiś doprowadzić. Więc to byłoby, delikatnie rzecz ujmując, mocno głupie. Jeśli potrzeba pocisku wroga, to raczej w jakiś konkretny sposób, o którym ja nawet nie mam pojęcia. No dobra, mniejsza, mniejsza. Coś tak mi mówi, że tu chyba mnie nie powinno jednak być jeszcze. Bo okej, zwiedzać mogę, ale jest naprawdę dużo rzeczy, do których nawet nie mam dostępu i nie mam pomysłu, jak uzyskać dostęp. Dobra, na spokojnie, damy radę. Nie jest wcale tak źle. Jedyne co to wszędzie są te głupie kolce, ja mam tyle życia, że na jedno uderzenie od nich padam. Dobra. Nie wiem czym naprawdę czuję, że nie powinienem tutaj przychodzić jeszcze. Niepotrzebny drugi skok. Dobra, dobra. Dobra. I znowu niepotrzebny chyba ten skok był. Czy był potrzebny? W sumie sam już nie wiem. Tak, wtedy kiedy jest potrzebny tego nie robię. Wtedy kiedy nie jest potrzebny tego robię. No, cały ja po prostu. A proszę. Więc tak. Dobra, dobra. Spokojnie.
Jest dobrze. Teraz tak, tak, tak. No nie, nie wierzę. Nie wierzę po prostu. Pewnie zepsułem usuwając sobie tego pająka. Tak. Prawdopodobnie nawet bardzo zepsułem. Nie, nie, nie. Chyba naprawdę najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdybym najprościej we świecie zawrócił. Co się będę męczył. Jak tak nie ma rozwiązania na moje problemy. Chyba, że... Nie, nie. Nie, takie usilne próbowanie to na nic się zda. Chociaż dobra, jeszcze ostatnia sprawa. Ja mogę o sile rzutu sam decydować. Ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że to jest takie aż zaawansowane. Dobra, mniejsza. Mniejsza, a co naprawdę? O, może jeśli bym spróbował zrobić taki słabszy rzut czy coś, to by się udało to, co chcę. Dobra, czyli muszę zrobić słaby rzut. I potem, jak już się zrobi, to nawet się nie zatrzymać na chwilę, nic, tylko przedsiąść tyle. Powiem szczerze, zaczynam się obawiać, że jednak polazłem w dobrym kierunku, tam gdzie gra chciała, żebym mu polazł. Chociaż... Tak długo, jak kurut będzie mgliste drzewa będą poza zasięgiem. Ale patrz, możemy odwrócić uwagę, jeśli poluzujemy te kamienie. A, okej. Okay. Czyli, że faktycznie polazłem w dobre miejsce. I po sprawie oczywiście zepsułem wszystko. O nie. I od początku to na całe szczęście już wiem, jak to zrobić, ale i tak. No nie. Dobra, dobra. Pomiń to wszystko. Gadka już była. Nie potrzebujemy więcej tego wszystkiego. Dobra, dziękuję. Tak. Ale zapis, żeby już nie było więcej tej gadki. Tak. I teraz tak, tak, tutaj tak, tutaj tak. I... Znowu są dwa przejścia. Tutaj może coś będzie takiego, co bym mógł spróbować zrobić. Nie wiem, ile w tym sensu oczywiście. Ale tak, spróbować nie zaszkodzi. O, nawet się udało. Dobrze. Nie ten przycisk. Oczywiście. O, a tam już jest coś, czego raczej nie osiągnę w tym momencie, więc tak. No proszę cię, gro. Nie, teraz już mogę nawet paść. Zaciąć z dużo życia. I to w taki głupi sposób. Dobra, dobra, gra, rozumiem. Po prostu koniecznie muszę stracić to życie. Okej. Okay. Zrozumiałe. No proszę. Teraz wszystko stanie się jeszcze łatwiejsze niż wcześniej. Jak tak patrzę, co właśnie dostaliśmy w tym momencie. I to nie żartuję, akurat wiem, że to będzie spore ułatwienie. Bo pamiętam tą jako taką zdolność. Tak.
I gdzie my tak sądzimy, jesteśmy... A! Serio? Okej, dobra, czyli w sumie... W sumie nieważne, którym bym polacy, tak bym trafił tu, ostatecznie. Dobra. Hej, nie pamiętam co oznacza, ale ogólnie jakieś tam, powiedzmy, aura tych mistycznych drzew uszkiwała umysły każdego, dobra. Zanim to jednak to... Spadłem gdzieś, na własną wolę. Czy na własne życzenie, w sumie nie na własną wolę. Powinienem powiedzieć. Nawet nie wiem gdzie to jest, widzę przeciwników, których ciężko będzie mi pokonać. Hałaśliwy strumień, inne takie rzeczy. Dobra, mamy 3 punkty. Jest dobrze. W tym oto momencie mam wymaksowane wszystko z tej dziedziny. Czytaj ta. Chyba delikatnie będzie widać po prostu przez ścianę czy coś. I chyba jesteśmy w tym miejscu, które tam widziałem wcześniej. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu w swoją głupotę. Okej, okay, dobra, tam w góry coś było i łatwo tam się nawet dostać chyba. Ale zanim co, to trzeba sprawdzić tutaj. Czy to prowadzi tam, gdzie myślę, że prowadzi? Otóż tak, prowadzi tam, gdzie myślę, że prowadzi. Wiem, że to trochę dziwne, nielogiczne i w ogóle, ale tak. Dobra. Cześć soweł, pasoweł. Powinienem raczej powiedzieć przeciwniku bardziej niż soweł, ale dobra. I kolejny punkt umiejętności. Dobra. Jest dobrze. Tak długo jak udaje mi się znajdować jakieś tam fajne, znaleźć podobne rzeczy, to nie ma co narzekać. Dobra, teraz tutaj trzeba ich zabić szybko. Najpierw nie umierając przy tym. Oczywiście ta druga część jest dużo trudniejsza. Ta pierwsza, więc tak, teraz rzucimy, tak, chyć. I do góry. I znowu to takie coś, czego nie jestem w stanie rozwalić niczym. Strasznie to dziwne, nie będę ukrywał. Nie wiem, na liście umiejętności co najlepsze nie mam niczego takiego, co by pomogło z tym prawdopodobnie. Więc albo ja po prostu czegoś naprawdę nie ogarniam, albo ja nie wiem. Ech, miejmy nadzieję, że wcześniej czy później zrozumiem, o co z tym chodziło. Czy raczej sobie przypomnę. Bardziej zrozumiem, mniejsza, dobra. Na podglądzie nie widzę, żeby tu było cokolwiek jeszcze, co trzeba odnaleźć. Niemniej jednak preferowałbym sprawdzić to osobiście, jak już mówiłem. O, okej. I... Dobra, jednak coś tu było. Nic wielkiego, ale jednak, dobra. Nie, ten... Samemu się tam nie dostanę. Oha, dobra, chyba wiem jak to zrobić, ale... Powiedzmy sobie szczerze. Raczej to sensu wielkiego nie będzie miało na początku. W szczególności... Oczywiście. Uj, taką dobrą okazję przegapić. Dobra. Dobra, jesteśmy tu. A w środku... W sumie nic takiego. Dobra. W tym momencie chyba powinienem już zakończyć, tak sądzę, to moje zmagania, bo w sumie... Do nikąd to nie prowadzi, i tak patrzę w sumie. Tak. I chyba... Naprawdę, mówiąc szczerze, odpuścić sobie z tym moim... Z tym moim upartym zwiedzaniem swego czasu tu powrócimy. Najlepiej naprawdę w jakimś momencie, kiedy już będę gotowy na to, nie tak. Teraz patrzę i próbuję na siłę. Chociaż widać, że lokacje są zbyt zabójcze na mój standard. Dobra. Chwila, nie. Nie. Ja z nieprzyjemnym głupotą teraz znowu przez
to wszystkie sekcje z pająkami muszę robić, nie. Nie, wiecie co? Nie. Ja bym na tym zakończył odcinek. Tak, definitywnie mam i tak już ponad pół godziny tutaj. Będzie może i krótki, ale przynajmniej optymalny. Pod względem tego, że nie będzie za krótki. Dobra, to ten, ja już nie przedłużam. Mam nadzieję, że wam się podobały moje ramy i w ogóle. I tak, następny odcinek standardowo. Za tydzień. Tam w sumie za tydzień coś źle powiedziane. Raczej po prostu, no. Wiecie, o co chodzi, dobra, mniejsza z tym. No to po prostu nie będę się naprawdę przedłużał. Dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.